Hejka! Witam Was dzisiaj w teście 7 najgłupszych, najbardziej bezsensownych i bezużytecznych aplikacji. Przegrzebałam cały sklep Play, aby znaleźć te aplikacje i teraz właśnie będziemy je testować. Pierwszą aplikacją, jaką mam, jest to termometr temperatury ciała. Tutaj mamy wybór płci. Nie wiem, co za różnica, ale najważniej jest. I przykładam palca, żeby sprawdzić temperaturę. Ten głos po prostu jest piękny. Pełno reklam. Ojej, zamknęłam. 35 stopni? Mi wyszło? Nie, jeszcze raz, bo wyłączam, bo tam to reklama jest. A to jednak nie reklama. O, prawidłowa temperatura ciała. 36,6 stopnia Celsjusza. Tak dla pewności sprawdzimy sobie jeszcze raz. Teraz mi spada temperatura o 0,5 stopnia Celsjusza. To do 3 razy sztuka. Zobaczmy w kółko ten dźwięk. 36 stopni. To tak generalnie w ciągu może pół minuty niecałej spadła mi temperatura ciała o 0,6 stopnia Celsjusza. Gdybym miała ocenić tę aplikację na 5 w skali, która aplikacja jest najbardziej beznadziejna, to ta by miała takie 4 na 5. Kolejną aplikacją jest skaner grupy krwi. Test. Przykładam palca. Teraz też jakiś dźwięk jest. Jak z mikrofali normalnie. Według aplikacji mam grupę krwi 0 RH+. Sprawdzimy jeszcze raz, czy ta próba mi się nie zmieniła. Lasagna gotowa. ARH+. Znowu ARH+. Raz było 0 RH+, więc się nie zgadza. To tą aplikację z grupą krwi oceniam na 5 na 5. Kolejną aplikacją jest test ciążowy. Co najciekawsze, jest on na palca. A zaraz jak tak wibruje. Ojejku. Jestem 5 miesiąc w ciąży. Chyba o czymś nie wiedziałam. Jeszcze raz. Teraz mam dziecko już. Dziewczynkę. Czyli nie wiadomo, w którym miesiącu jestem w ciąży, ale mam dziewczynkę. Tak. A teraz mam parkę, bliźniaków, dziewczynkę i chłopczyka. A teraz jestem w 7 miesiącu w ciąży. Więc tą aplikację oceniam na 3 na 5. To teraz znowu test ciążowy. Tylko tym razem to już będzie skan. Sobie zobaczymy moje dziecko. Z kamery. Dobra, załóżmy, że jest. Czyli to jest jednak prawda. No fajnie, widzicie, jakie fajne malutkie bobo? A sobie sprawdzę jeszcze raz. Czy na pewno to jest prawdą? Ale teraz zrobię sobie zdjęcie mojej dłoni. Moja ręka też jest w ciąży. Jeszcze mamy świnkę. Świnka, uśmiech. Także świnka, zobaczymy, czy jesteś w ciąży. Świnka, jesteś w ciąży. Ale fajnie, że wow, świnki! To ta aplikacja tak z 4 na 5. To teraz aplikacja z całowaniem. Pocałuj. Sprawdzenie. 51% pasji. 73% romantyczności i 45% doświadczenia. Dobra, jeszcze raz. 62% pasji, 89% romantyczności i 50% doświadczenia. Czyli doświadczenie wzrosło. Teraz 67% pasji, 82% romantyczności i 93% doświadczenia. Teraz sprawdzimy jeszcze, jak całuje mój palec. Sprawdzanie. 49% pasji, 73% romantyczności i 56% doświadczenia. Aplikacja pomysłowa, także 5 na 5. Teraz test wieku. Skaner wieku. Trzymając kciuk na ekranie, aby zeskanować swój wiek.
obliczenie. Ty jesteś 24 lat. No tak trochę się nie zgadza. Mam lat 15. Teraz 44 lata. Ojej. Wyszło na jaw, że mam 44 lata. A teraz 35 lat. Ostatnią aplikacją są promienie rentgenowskie, w sensie prześwietlenie. Tak, play. O, jaka piękna rączka. Ojej. To teraz może stopy. A jak to zrobić? Widzicie, stópki też mi prześwietliło. A teraz sobie prześwietlimy świnkę. Tak, może głowę świnki. Tak, świnka to ma głowę. O, idealnie. Widzicie, kształt czaszki świnki jest taki sam jak kształt czaszki ludzkiej. A teraz raciczka. Widzicie? W tych raciczkach mieści się również 5 palców. Aplikacja, no pomysłowo, naprawdę fajna aplikacja, więc tak znowu 5 na 5. A więc to już były wszystkie aplikacje, które chciałam przetestować. Jest to oczywiste, że te wyniki po prostu nie miałyby jak być prawdziwe, bo telefon nie ma takich czujników, załóżmy, jak termometra, czy w ogóle skanera promieni rentgenowskich i wszystkich tych innych czujników. Więc wiadomo, że to wszystkie aplikacje były prankami. Ale były naprawdę fajne, niektóre pomysłowe. Napiszcie mi w komentarzu, jakie wy widzieliście najgłupsze aplikacje. Takie właśnie najgłupsze, najbardziej bezsensowne i bezużyteczne. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!